A teraz trochę magii będzie, czyli abracadabra, bim salabim, apsik, czarymary. Powiem wam, jak moje dzieciaki to dorwały, to prawie się nie pobiły, ale któro pierwsze. Także siemano, witam wszystkich. Coś już chyba mówiłem o magnetycznym buforze, który przyciąga różne fajne rzeczy i dalej przyciągną coś magnetycznego. Także mamy tutaj do czynienia tym razem też z separatorem magnetycznym, ale Fernoxa. Ale to, co przyszło razem z nim, powiem wam, bardzo mnie ucieszyło przez to, że będę mógł zrobić kolejny film w tym temacie, bo tu są eksperymenty, a ja lubię eksperymenty. Także na start. Co jest w zestawie ogólnie? Ogólnie w zestawie mamy filtr, zawory, klucz. Teraz rozbierzemy filtr na spokojnie i uszczelki tutaj pod zaworki, pod całą resztę. A dodatkowo przyjechało, zobaczcie, tak, tu mamy nawet po polsku. Ja szukam wszędzie, co pisze po polsku i pisze po polsku. Współpraca z filtrem w celu ochrony instalacji przed nieczystościami, korozjami, jakoś tak. Czyli inhibitor. Pisze tutaj na 130 litrów, także ja bym musiał chyba 10 takich wlać do mojej instalacji. Tak naprawdę. Ale na spokojnie. Druga rzecz to jest takie demo, jak działa separator magnetyczny. Powiem wam, za chwilę się pobawimy, spokojnie. Tutaj mamy tak, luken. Tutaj mamy taki cosik jak, do sprawdzania ogólnie, czy mamy zasyfioną instalację, czy nie. Wlewacie, patrzycie od góry, jak widzicie taki obrazek, to znaczy, że jest ok. Jakiś środek mamy, jak widzicie taki mętny, to trzeba tutaj separatorek. Jak macie czarny, no to trzeba więcej tych ustrojów tutaj użyć. Także to już każdy, kto chce. I tutaj temat, powiem wam, bardzo fajny temat. Wszystkie metale świata. To jest moja instalacja, słuchajcie. Tu jest mosiądz, miedź, ocynk, stal. Tak, dobrze mówię, jest tak. Także to są wszystkie metale świata i będzie zalane jedno wodą z centralnego mojego, a drugie wodą z CWU. W CWU jest inna woda, bo jest ze studni twarda, a w CO, w centralnym, mam wodę sieciową, ona jest miękka, bo ujęcie sieciowe jest ze zbiornika zewnętrznego. Jest to troszeczkę chlorowana, dlatego ja w układzie centralnego ogrzewania nie boję się ocynku, bo no już praktycznie 10 lat testów i nie zarosło. A CWU mnie wyleczyło po 2 latach, jak przepływ się zmniejszył i zarosły po prostu. Tam, gdzie było łączenie przeważnie mosiądzu i ocynku, zarasta na cud, także nie polecam do CWU. Ogólnie unikajcie ocynku, jak macie do dupy wodę po prostu w centralnym ogrzewaniu. Ja to sprawdziłem, jest ok. Także takie temaciki. Tu jest ulotka do tego. Też jest po polsku. Kawałek instrukcji też jest po polsku. Lubię, jak jest po polsku. Nie trzeba kombinować. I jeszcze gadżety. Kto nie lubi gadżetów? Także już się kręcą w domu i pytają, kiedy zrobię film, bo ci się długopisy spodobały. U nas te długopisy to idą normalnie jak woda. Nie wiem, jedzą je czy co. Ołówki dla mnie, bo ja mam po 6 ołówków i tak zawsze szukam, bo nie wiadomo, gdzie leży. Tylko z tym jest problem, bo są w kolorze otoczenia. I będzie łatwo je zgubić. I latareczka. Też Fernox. Także bardzo fajne rzeczy. I słuchajcie. Dobra. Lecimy. Rozbieram to, a później wam pokażę, gdzie on będzie zainstalowany. Dobra, lecimy. A, jeszcze. Tak na elegancko. Z kołnierzykiem. Powiem wam przydatne rzeczy, bo ja to wiecznie jak ubrany, tak wyjdę i później nie żona opieprzę, że znowu coś wybrudziłem. Ale pewnie wielu tak ma.
bo poszedł tylko do piwnicy po ziemniaki, a 2 godziny mnie nie ma. Bo tutaj coś jeszcze na czujnik zobaczyć, tu coś tam. Także masakra, niestety. Żona ma czasem ze mną przerąbane. Się czasem nauczyła, że jak już mnie dłużej nie ma, to i tak mnie nie będzie. Tak mnie nie będzie, ale zawsze wraca. Dobra, słuchajcie. Regulacja pewnie jest w 2 poziomach. Nie chcę tego rozbierać, bo mi akurat w tym pasuje. I tak, tutaj mamy spuścik. Powiem wam tak, wziąłem to przed tym pierwszy raz do ręki. Odkręciłem, myślę, kurde, dalej nie dali nic do odkręcania. Myślę, co za dziady, nie? Dopiero się przyglądam. Kurde, ty, dziad to ty z ciebie jest. Tu jest. Jak odkręcicie, to macie czapeczkę do kręcenia. Nie no. A ktoś pomyślał. Tylko później drugi się musi domyśleć, bo kto czyta instrukcję obsługi? Chyba, że się zepsuje, to wtedy się dopiero szuka, gdzie jest instrukcja. Także fajnie, ale dalej nie mam kluczyka do odpowietrznika odkręcania, także tutaj trochę szkoda w tym temacie. Będę musiał się zaopatrzyć, bo ani tu nie było. Wyciąganie samego magnesu do neodymowego jest bardzo proste. Wkładamy, wyciągamy. Pyk, 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 bez żadnego problemu. Tu jest akurat w tym modelu nakrętka. Później tak. Tutaj ściągamy gada. W środku tak to wygląda, że najpierw nam wpada, tu jest taki drugi płaszcz. O, później wam poświecę jeszcze, może zobaczyć. O, zaraz poświecimy sprzętem. W końcu jest sprzęcior. O, jest. Widzicie? Czy nie widzicie? Pewnie widzicie. O, widać teraz. To jest taki drugi kołnierz. Taki kołnierz, czyli to co wpada idzie przez tym kołnierzem, od spodu tam wpada woda, o, i wychodzi tutaj, o, przez dziurkę, czyli też musi tutaj być turbo tornado, żeby zbierało całe sywki. No i tutaj prosty temat, prawda, to sobie jak wyciągniemy, to tu będzie dużo gluciorów różnych. Pamiętajcie, żeby uszczelki nie, tego o-ringa nie zgubić, są zapasowe, także jest ok, zapaski są. I później tylko wyciągamy, o, wyłaś. Krótka bomba. Wyciągamy i co? No i czyścimy, nie? Proste. Także żadnych tutaj cudów nie ma. No, zaraz zgubię. Trzeba pilnować o-ringi. Nie zginął. Skręcamy. Kluczyk. Ja to wiecznie wszystko w rękach dokręcam. Jeszcze na tyle siły mam, że dokręcam. No i tak naprawdę, słuchajcie, cała historia. Także tak. Top klatka, już wam pokazuję, w którym miejscu on będzie zamontowany. Dobra, lecimy. Także prace trwają. Jeden będzie pilnował tutaj, o, to jest schemat całej mojej wymyślonej instalacji. Już mi się ten makaron tu nie mieści, no ale okej. Jeden będzie pilnował obiegu pomiędzy buforem a grzejnikami. A fernoksik tutaj będzie pilnował obiegu pomiędzy pompą ciepła a buforem. Także bardzo ładnie tutaj się wkomponował. Spróbuję taki rzut zrobić, tak, o, o. Także tu nam się wszystko mieści. I tak, już wam mówię, jak co będzie z eksperymentu w ogólnie. Tu jest temat taki, że pilnujemy to, czego nie wyłapał filtr, znaczy separator magnetyczny, co nam filtr jeszcze skośny wyłapie. A tutaj będzie druga historia, bo tu najpierw jest filtr skośny i będziemy się bawić w to, co wyłapie skośny, a później co zostanie do tego filtra tak naprawdę. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także powiem wam, jak stąd. Także tutaj tylko kolaneczko, ta strona skończona, tam za chwilę wjeżdżam z miedzią i zalewam i jedziemy z tematem dalej. Także tutaj fajnie to jest ogarnięte i teraz jeszcze wróćmy do tych tematów. O i tak, powiem wam, to jest fajne, to jest mistrzostwo świata normalnie. O, teraz mam tutaj to jakoś tak pokazać, żeby to fajnie było widać. O, widać? Ja muszę sobie chyba złapać, bo tło łapie. I zobaczcie, wkładam.
I ja sobie tutaj po malusiu wyłapuję wszystko. O, widać jak od spodu nad wciąga. Tu jeszcze syfek dostał. Wszystko wciągnęło. Także to jest taka niby magia, że tak powiem nawet. A z tymi tematami, no to zobaczymy. Tak naprawdę, co z tego wyjdzie. O, pierwsze odkręcenie, jeszcze nie odkręcałem. Pachnie nowością. Powiem, pachnie nowością. Butelki fajne, powiem wam. Fajne takie grube szkło. Mililitry, 100 ml, także chyba, żeby dar samo wody nalać do każdego. No i co? Mamy gwoździe, czyli stal. Mamy kawałek miedzi, obcięty. Widać nawet po rolkach ślad. Mamy kawałek pocynk czy aluminium. Lekkie to jest. Kurde, powiem wam, nie wiem co to. Tak do końca. Takie posiekane. Będę musiał dopytać, bo na zęba nie wezmę i nie spróbuję. Na pewno jakiś metal. Może aluminium, chodzi może o to, żeby grzejniki aluminiowe. O, środka. O, widzicie? No to na pewno mosiężne są. Ja tu, kurde, wiecie co? No bo gwoździe raczej stalowe. Nie są cynkowane, z tego co mi się chyba wydaje. Ja się mogę mylić. Piszcie w komentarzach, jeśli nie mylę, czy tutaj jeszcze kawałek o cynku nie naskrobać, albo uciąć po prostu. A nie wiem, ja tam parę mufek mam, albo inne rzeczy, ten poświęcę jakiegoś nypla, przetnę na pół, wrzucę do jednego, do drugiego. Bo mi tu o cynku brakuje tego zestawu, także magiczny zestaw jeszcze trzeba będzie uzupełnić na wszystkie metale świata, żeby były te, co ja mam w instalacji centralnego ogrzewania, nie? Żeby nie było oszukaństwa. Także tak to wygląda. Czyli z tym jeszcze się będziemy bawić, na pewno będzie zalewanie, sprawdzanie. No i tyle. Słuchajcie, co tu można więcej naopowiadać o separatorze magnetycznym. Fajna sprawa, powiem wam, fajnie, cieszy mnie bardzo, że Buford przyciągnął dużo takich do takich producentów, no tak naprawdę, nie? Każdy szuka reklamy dzisiaj i używki, fajna, tania reklama, przywiozą sprzęt, zamontuję i testujemy, nie? Ja się cieszę, że mam, że używam, że nie muszę na to wydać pieniędzy, nie? A inni się cieszą, że w miarę im to wszystko pokażę. Albo się cieszą, albo się nie cieszą, to już tam sprawa indywidualna. Mnie to nie przeszkadza. Ja się tym bawię cały czas. Także kolejne testy, kolejne tematy wjeżdżają. Za ścianą leżą pudła, dwa, jeszcze cztery dojadą. Powiem wam, będzie grubo. Będzie grubo i będzie tyle, więcej wam nie zdradzę. Ale będzie grubo, tylko muszę to wszystko ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi, żeby ujrzało światło dzienne tak jak trzeba. Także co wam więcej będę opowiadał? Słuchajcie, ja idę kręcić ten... zgrzewać. O, zapomniałem. Zgrzewać, kombinować dalej. I tyle. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. No i Krystian, dzięki za też polecenie, bo jakby nie Krystian, to by się... by nawet nie wiedzieli, że ja istnieję. No i dobrze, trzeba sobie pomagać. Jeden drugiemu pomoże, to i trzeci zyska. Czyli widzowie zyskają właśnie jakąś wiedzę w tym temacie. Także lecimy z tematem dalej. Szczęścia, zdrowia, trzymajcie się ciepło. Cześć!